Widzowie, ja teraz szybko biegnę w miejsce obok mojego domu. Muszę wam coś koniecznie pokazać, co stało się z Bendim. Ja szybko biegnę, a wy musicie szybko zostawić łapeczkę w górę. Daję wam 5, 4, 3, 2, 1 i ostatnia sekunda. Zostawcie w tym momencie. No to, co ja zauważyłem w tamtym miejscu, to jest po prostu nie do wyobrażenia sobie w głowie, ponieważ Bendy miał chyba jakieś spotkanie z Momo. Tak mi się wydaje. I słuchajcie, on został... No zresztą, dobra, zaraz wam to wszystko pokażę, nie będę zrazu słowyma. Pobiegnę tam, zanim jeszcze to zasubskrybujcie koniecznie kanał, na szybciutko tu macie czerwony przycisk od subskrypcji, wbijamy 150 tysięcy, zobaczcie sami jak mało brakuje. Wiem, że miał być odcinek na 140 tysięcy z jakimś subskrybentem, ale spokojnie będzie na 150 tysięcy, tak samo będzie jeszcze na ekranie, na szybko wyświetlam ostatnio obserwującą osobę z Instagrama, chcecie się pojawić tutaj, wystarczy, że wbijecie, zaobserwujecie mnie, link znajdziecie w opisie, a ja chyba zbliżam się już coraz to bliżej, zbliżam się coraz to bliżej do tego miejsca, gdzie to właśnie się wszystko było. Widziałem Bendiego. Ogólnie jeżeli chodzi o jego stan ciała i tak bardziej, to jest jakby nienaruszony, w sensie jest nadal przecięty i tak, nienaruszony, ale przecięty. No chodzi o to, że nie zmienił się od momentu, co ja go jakby wtedy przeciąłem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Dobra, dobiegamy już powoli w to miejsce. Czekajcie, gdzie to jest? No, dopiero co gdzieś tutaj to widziałem. Zobaczcie w ogóle, jak ten świat, jaki ten świat jest dziwny. Tam mgła, jak to się wszystko tutaj otwiera bardzo powoli. Ej, nie wiem. Dobra, wiecie co? Dajcie mi chwilę. Zaraz po prostu znajdę to miejsce i widzimy się dosłownie za sekundkę. Jestem z powrotem i uwaga, patrzcie na to, zjeżdżam kamerką w dół. Kto jeszcze nie zostawił łapki, to teraz macie ostatnią sekundę. 3 sekundy. 3, 2, 1 i o, jeszcze kurczak z tyłu. Co jest grane? Ej, was tutaj nie zapraszałem! Chyba, że to wasza robota? Po co wy tu przychodzicie? Co jest? Spójrzcie na to! Lama, a wiecie co mówi? Nie, nieważne. Gościu won stąd, bo tu uważaj, tu jest Bendy! Spójrzcie, widzowie, Bendy został zamknięty, uwięziony przez Momo. Znaczy, tak mi się wydaje, przez Momo w sumie. Ja w ogóle jestem tu tak naprawdę na chwilę, bo won stąd, tu jest Momo. O, co jest? Plują na mnie. No to nie, zaraz się rozliczymy. Masz tutaj, będziesz pluła na mnie, lamo. Nie lubię lam w Minecrafcie, bo plują, widzowie. Taki kurczaczek to nikomu nie zagrozi, a lama, no to zobaczcie. Okej, a ty możesz sobie zostać, bo nic mi nie robisz, tak naprawdę nic. Zakładam sobie zbroję. Ja zapomniałem jeszcze najważniejszego. Miałem zmienić domek, inaczej udekorować go dla tej laleczki Chucky. Co ja mówię, jakie laleczki Chucky? Dla Momo, sorki. Zobaczcie, widzicie, jest uwięziony. Dobra, ja nie będę tykał tego. Niech on sobie zostanie w tym miejscu, Bendy. Czy on jakiekolwiek spotkanie, jakiś kontakt z tą Momo, nie mam pojęcia. Ja teraz wracam właśnie z powrotem do miejsca i muszę być tam po prostu w swoim domku. A to dlatego, że jestem jakby też umówiony na spotkanie z Momo. I jak wiecie, albo nie wiecie z poprzedniego odcinka, ona się do mnie odzywała. Ona normalnie gada, nie mam pojęcia, czy dzisiaj będzie gadała, czy nie. Ale no w poprzednim odcinku tak było, więc kto jeszcze nie widział, jak nie słyszeliście jeszcze głosu Momo, to zobaczcie, jaka mała króweczka. Jak nie, no to dla niej chyba możecie łapkę. Jaka fajna. Dobra, kto nie słyszał jej głosu, to możecie sobie na spokojnie zobaczyć w poprzednim odcinku. Ale to po obejrzeniu tego filmu, myślę, na spokojnie. Gdyby co, to jeszcze na dnie wystartuje mój sklep, widzowie. Na samym początku będą kubki, już prawie strona jest przygotowana, tak samo kubki dotarły do mnie do domu, więc no warto, wydaje mi się, bo do 3 losowych zamówień pojadę wręczyć osobiście, będzie okazja spotkać się ze mną, zrobić zdjęcie, pogadać, cokolwiek. Czekajcie, czy ja dobrze teraz wracam? Jezu, jak ja się gubię, a to jest tak naprawdę było gdzieś blisko mnie, tak mi się wydaje. Czekajcie, co jest? Proszę powiedz, że już wracam do tego. Jeszcze robi się noc, a ja nocy w Minecrafcie nie lubię. Dobra, ja podejdę jeszcze troszkę bliżej tutaj. Jeżeli nie będzie to miejsce, to będę musiał po prostu zaraz znowu cięcie zrobić i poszukać. A ja już widzę, że to nie jest to miejsce. Po raz kolejny się zgubiłem. Jezu, jaka ze mnie ciapa. Dobra, widzimy się za sekundę. Widzowie, na całe szczęście znalazłem drogę powrotną. A powiem wam, że u mnie ostatnio takie upały, że moja twarz jest, no zobacz, normalnie czerwona. Tu jest bardziej czerwone jak burak. Chociaż, ej, no, nie no, dobra, nieważne. Ja już majaczę od tego słońca. U mnie, napiszcie ile ostatnio u was było stopni, bo u mnie nawet było 32 i piję, o, bardzo dużo wody piję. Ale dobra, mniejsza z tym, teraz skupmy się na tym, co jest najważniejsze, czyli laleczka. Jaka laleczka? Co ja myślę o laleczce Chucky? Bo kiedyś się ją spotkałem, widzowie, w Minecrafcie, nie wiem czemu o niej myślę, teraz nie mam pojęcia. Momo, halo, Momo, co jest? Oleś! Nieważne, nigdzie, ale się straszyłem, o... O, jajku. Co ty mi lepiej powiedz? Czemu ten dom tak wygląda cały czas?
Jak wygląda? No wiem, wiem! Jest brzydki, masz go zniszczyć. Przepraszam. Jak nie, to ja się bardzo zdenerwuję. Wiesz co, ja to mogę sobie zrobić? Patrz, co? Mogę zrobić tak. Co ty robisz? Nie przestań! Momo, ugarnij się, czemu ty niszczysz wszystko? Ej! Masz mi zbudować ładny domek. Jak nie, to zniszczę ci dosłownie cały dom. No patrz, skrzynkę ci rozwaliłam. Co ty robisz? No wszystko niszczysz, no dobra, ale... Ej, pytanie mam bardzo ważne, bo ja odbiegłem w tamto miejsce, cały czas prosto biegłem. I ja zauważyłem uwięzionego Bendiego. Czy ty możesz mi to jakoś wytłumaczyć? Co jest? Czy ty się z nim spotkałaś? Czy mnie coś ważnego minęło na tym świecie? No co, poskakiwał i sobie zasłużył na to i go zamknęłam. Zamknęłam? Właśnie go... Ja... Jak to wszystko wygląda? To było łatwe do ciebie? Jakieś robił ci... Ja... Był niemiły, coś tam... Chciał mnie bić, tak dalej, no. Co ty ga... Ja nie wiesz. Wiesz, że to jest ta postać właśnie, na którą cię przyzwałem tutaj, że będziemy musieli go pokonać. Ale ty sobie go po prostu tak o, uwięziłaś. Naprawdę? Jak ty to zrobiłaś w ogóle, mamo? Nie rozumiem. O ja... Mam swoje sposoby. Swoje sposoby, to nie... A czemu ty tak strasznie w ogóle wyglądasz? Masz takie oczy, no już nie podchodź do mnie tak blisko, bo aż nie chcę. Poprawię mi ten dom już. Nie, no teraz nie będę ci poprawiał domu, no. O, ja widzisz, ja się ubieram, mam nederytową zbroję. Czekaj, co, mikstura niewidzialności? Skąd ja tu mam? Nie wiem. Nakarmiłbym w ogóle tutaj pandę, ale nigdzie jej nie ma, także... lipa... Co się tak patrzysz na mnie? Nie poprawię ci tego domu, później to zrobimy. Nie, bo ty tylko byś chciała, żebym ci dom poprawiał i dom. O, patrz się w dół, jak nie masz zajęcia, to się patrz w dół. Ja stąd i idę. Mogę się zająć tym, Bendim, czy nie? Możesz, pozwalam ci. Pozwalasz mi, na pewno, ale samemu to ja będzie mi ciężko. Chyba, że w dwóch mu coś zrobimy, co ty na to, mama? Dobra, możemy tak zrobić. Ale co, masz jakiś pomysł, cokolwiek, żebyśmy mu ten, czy nie? Malutki planik mam. Planik masz... Nie, nie, dobra, nie, bo to trzeba przemyśleć, bo ty widzę, że za bardzo na spokojnie do tego podchodzisz. Ja nie wierzę. O, mam pomysł, wiem co zrobimy, ty się będziesz stała, nie ruszała, a ja ci podejdę i ci... z mieczyka nederytowego. Teraz ja ci nie, dobra, nie, odłóż dom ziemię. Po co ci ziemia w ogóle tutaj jest? Ja nie rozumiem. Szynce miałeś tą ziemię. A, szynce, a po co mi to wszystko rozwalasz w ogóle, idź ty, ty jesteś niedobra. Bo ten dom jest okropny, masz mi go poprawić w trybie na ten tysiąc raz. Nie, be... A co jak nie poprawię? No to co zrobisz niby, co? No, nie. Oj. Co? Jak nie poprawisz? To co? Widziałeś, co się stało z Bendim? No, widziałem. No i co wtedy? Ja jestem potężniejsza niż Bendy. I zapewne jestem potężniejsza niż ten twój Baldi, o którym słyszałam. Co ty chcesz o Baldi? Jak o nim słyszałaś? Co niby słyszałaś? Co? Nie rozumiem. Ale... Też jestem już trochę na tym świecie i w końcu cię znalazłam. Co ty gadasz w ogóle? Jak możesz być na tym świecie, jak ja cię przyzwam? Nie rozumiem, widzowie. Albo to jest sen, mi się to śni od słońca wszystko, albo napiernić takie głupoty, że... Nie rozumiem ciebie w ogóle. Dobra, wiesz co, mnie już boli w głowa, ja już stąd idę. Wiesz co, jutro przemyślimy, co z nim dalej zrobimy, dobra? Ale masz mi poprawić domek. No zrobię, daj sobie spokój już z tym domkiem. Przemyślimy, przemyśl też, ja też idę myśleć, co odwalimy w następnym odcinku. Widzowie, wy też napiszcie w komentarzu, co można zrobić w następnym odcinku z tym całym Bendim. A ja przypnę wam serduszko. No to co, momo, do zobaczenia chyba jutro później, nie? Do zobaczenia. No, na razie, domek mnie rozwaliła i teraz będę musiał się jakoś... A, dobra, mniejsza. Może pójdę sobie przespać do bazy Bendiego, bo to on jest uwięziony. To nieźle. Widzowie, dobrze, to będzie na tyle w odcinku. Zapraszam do zobaczenia poprzedniego filmiku. Teraz wam się wyświetla, wbijajcie na Instagrama oraz na drugi kanał. Wszystko znajdziecie w opisie. Widzimy się już jutro. Na razie!